Kurwa, twoja mać! Jak ci pierdolę, to aż się zadymisz. Witamy na kolejnym filmie Piotra Nowaka. Tutaj reżyser Grzegorz Nowak. Tutaj drugi pomocnik. W ogóle trzeba byś tak kamerkę prosto, a nie tak. No bo to tak kamerka masz jest. Krzywo. No właśnie, no bo ty ktoś tu poustawiał tak nie po mojemu. Siemaneczko, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 1 kwietnia. Takie trochę prima aprilis. Chociaż nikt mnie dzisiaj nie nabrał. No ale do rzeczy. Wiadomo, Ursusik za mną. Pasowałoby już cokolwiek nagrać z tego Ursusika, z tego remontu. No ale jak to wiadomo, wszystko się opiera o czas i o hajs. Pierwsza rzecz, która jest, to zakupiłem sobie tą skrzynię pośrednią. Tu skrzynia pośrednia jest z tego właśnie mojego ciągnika z pourywanymi, wyrwanymi gwintami, tymi wszystkimi, które są na tak zwanej półramie, na tych płozach. Tą skrzynię pośrednią zakupiłem w sumie niedaleko, 2 godziny drogi stąd, około 200, nawet nie, sorry, 160 km, to chyba było okolice Powidza. Skrzynia pośrednia, no i wiadomo, nowy typ, taki jak tutaj. Co najważniejsze, wszystkie gwinty, wszystkie mocowania, które są u mnie pourywane, w tej skrzyni pośredniej są całe. Wiadomo, że ja tą skrzynię pośrednią kupiłem tylko i wyłącznie dla korpusu. Te wszystkie pompy, pompa wspomagania, pompa hydrauliczna, mikropompka, które tutaj wszystkie są, to wszystko będzie wyrzucone. Tak samo ta pompka wspomagająca też będzie wyrzucona. Tutaj jeszcze była, być może działała, nie wiadomo. To się mija z celem, ta pompka wspomagająca, ona będzie też wyrzucona. Będzie zaślepiona, tak samo jak w tym żółtku tamtym, też ją wyrzuciłem, też zaślepiłem. Tak samo będzie tutaj zrobione. Wiadomo, na niskim zębie wszystko jest to samo co w tamtej. Jeszcze zobaczę, które po prostu zębatki będą lepsze, czy moje, czy tutaj z tej skrzyni pośredniej. No ale je muszę rozebrać, muszę umyć. Nic z tej skrzyni nie będzie z hydrauliki, z pomp przekładane. Wszystko będzie nowe. Mikropompka będzie nowa. Zastanowię się jeszcze, czy będzie wzmacniana o tej większej wydajności, czy po prostu założę też tak, jak wychodziło w oryginale. Na pewno, co będę chciał zrobić, to będzie pompa hydrauliczna, ale to wiadomo, zależy jak to wszystko się potoczy. Będę chciał założyć pompę hydrauliczną wzmacnianą, to jest bankowo. Pompa wspomagania prawdopodobnie mogłaby pójść nowa, ale tą, którą mam tutaj, ona też była kupowana. To jest Hylmetowska, była kupowana nowa jakiś czas temu. No, wspomaganie nie kręciło na tej pompie źle. Powiem wam szczerze, że mogłaby zostać. To, co mógłbym jedynie z tą pompą zrobić, to po prostu jak ona będzie wyjęta, zawiozę ją tutaj do mnie blisko. W Sieradzu jest gościu, który ma hydraulikę, pneumatykę i on takie rzeczy robi, takie rzeczy sprawdza, więc podejrzewam, że tą pompkę mu zawiozę, żeby mi ją sprawdził, czy jest dobra, ewentualnie ją tam uszczelnił, bo po co mam wydawać tam którąś stówkę na coś, co zamieniać, co jest dobre, tak? Kręciło. Rzecz, która będzie zmodyfikowana, tutaj leży Orbitrol cały i on był, o Jezus, położę sobie tylko tutaj na to czyste. Orbitrolek, on był zamontowany, tutaj jest mocowanie, na przodzie, na całym nosie, nad przednim mostem, pod chłodnicą. On był tam zamontowany. To mnie strasznie irytowało, bo to większe towarzysko się tutaj rozsypywało, gdzieś to się zawsze blokowało. I to, co będę chciał zrobić, to ten orbitrol tutaj wsadzić
tak jak jest już w nowszych typach, wsadzić go po prostu tutaj w to miejsce. Wsadzić go w to miejsce, jakoś go tutaj wkomponować na tyle miejsca jest, żeby go tutaj wsadzić. I go tutaj wkomponuję, puszczę wężykami ładnie, pięknie. Siłownik, który jest na osi, on zostanie. Tak samo ten Orbitrol. Jedynie go też możemy sprawdzić, po prostu gdzieś uszczelnić delikatnie, zawieźć go do gościa, do fachowca, który się tym zajmuje, i jedynie to po prostu zrobić. I będę chciał go umieścić właśnie w tamtym miejscu. Druga kolejna rzecz, którą będę chciał zrobić, prawdopodobnie, nie wiem jeszcze, muszę się zastanowić, w sumie musimy się zastanowić z tatą. No ale tata na jakiś czas będzie wyłączony tutaj z pracy poprzez problemy tam zdrowotne. Nie będzie go tutaj ze mną, jak i na gospodarstwie, tak i tutaj. Będzie po prostu w domu, podejmował decyzję z domu. No ale musimy to przegadać, ale prawdopodobnie będę chciał zdjąć tą kabinę, zrzucić. Zostało mało roboty, żeby to zrobić, bo zresztą jak widzicie, stoi tylko na tylnej osi, na tylnym moście i na skrzyni. Tu jest wszędzie popodpierane. Jedyne co, to wykręcić ręczny, zdjąć podłogę, wykręcić te pedały, odpiąć tamtej puszeczki jeszcze tylko przewodziki i tą kabinę można by zrzucić. I oczywiście z tyłu jeszcze odkręcić z tych poduszek i tą kabinę można byłoby zrzucić. A dlaczego ją chcę zrzucić? A chcę ją zrzucić między innymi dlatego, żeby po prostu chociażby zrobić zwolnicę. No bo jak zdejmę teraz koła, to ta kabina nie będzie miała mi się na czym trzymać, dlatego że tutaj się by oparło, jeżeli byłby cały przód zrobiony, tak jak zdejmowaliśmy w żółtku, podpieraliśmy sobie ładnie na kołeczkach kabinkę, jak z tyłu rozkręciliśmy sobie, ale w tym przypadku nie damy rady i po prostu jak odkręcę tutaj podpory od kabiny, zdejmę koła, nie będę miał w żaden sposób jak podeprzeć gdzieś tam kołkami, podkładać kurde na ten plecak, to po prostu byłoby nierealne i w najlepszym wypadku będzie tą kabinę zdjąć, żeby po prostu był lepszy dostęp do zwolnic i żeby po prostu gdzieś tutaj popodpierać sobie ładnie na tylnym moście, żeby ten kadłub tej skrzyni, tego tylnego mostu się fajnie trzymał i żeby to mi nie pierdykło, jak będę robił hamulce, bo o, słoneczko teraz ładnie, kurde, pięknie wyszło, a pogoda konewkowa. No bo hamulce też są tutaj do roboty, no jeszcze w tym ciągniku hamowały, ale od nowości, póki on pracuje u nas, od 91 roku nie było nic robione w skrzyni, ani w tylnym moście, a nawet i w zwolnicach. Nie było nic kompletnie ruszane. Jedyne co, to był olej dolewany, poza tym nic więcej. Także jeżeli już mamy tyle zrobione, jest skrzynia pośrednia wydupcona, silnik w dalszym ciągu, no już jest 2,5 tygodnia, silnik jest na osiowaniu, z tego co mi wiadomo, to jest po prostu przeszczelony, wałek jest rozrządu zmierzony, na rozrządzie prawdopodobnie nie gubił, jest ładnie ciasno, normy trzyma, korbowody też są zrobione, tulejki są wymienione i prawdopodobnie też gubił na korbowodach, bo delikatnie na korbowodach było luźne. Aczkolwiek, no, po korbowodach widać, tu jest ten piękny, ładny wał pęknięty, po korbowodach widać, że no nie były źle jakoś tam to spasowane, no ale być może właśnie dlatego nie wygląda źle, przez to, że były po prostu luźne, no i tutaj mógł gubić ciśnienie, ale to jest sprzeczne, bo jeżeli jest luźne, gubił ciśnienie, to powinien się przycierać, a się kurde nie przycierał i ładnie pięknie jest. A tutaj, gdzie są stopy główne, widać kurde rowy. No i dwojako to można sobie rozumieć i kwestionować, tak? No ale blok i mamy jeszcze tam w robocie i to, co zostało w nim do zrobienia, to z tego, co mi wiadomo, zostało splanowanie. Głowica też poszła do sprawdzenia, tylko do sprawdzenia i delikatnie do liźnięcia, no bo ona była nowa. Nic się z nią nie działo, ale po prostu dla zasady była też razem z blokiem zawieziona, żeby po prostu ją sprawdzili i delikatnie ją liźnęli. No ale była równa, w każdym rogu była równa, także tylko czekamy na silnik.
No i co, zestawy naprawcze mamy kupione, jeśli chodzi o tłoki i tuleje. Są to machle zakupione. Mam nadzieję, że dobre. Prawdopodobnie to są, mówią na to, krotoszyńskie. Wcześniej tutaj były, gdzie to są tuleje? O, tutaj są te tuleje, te zestawy. Też krotoszyńskie, no ładnie, pięknie wytrzymały, co prawda zrobiły tylko kilkaset motogodzin, no ale i tak się ładnie trzymało, także tutaj też są zakupione takie porządniejsze, takie jakie to powinno być, aczkolwiek ile ludzi, tyle opinii, każdy powie co innego, powie to na czym jeździ, powie, że to jest dobre, tak? No ale mniejsza z tym, przyjdzie bloczek i będziemy widzieć, będziemy robić, także tak, wału jeszcze nie mamy zakupionego. Cały czas się zastanawiamy nad wałem. Oczywiście tu jest wał oryginał z tego ciągnika. Ładnie przeciwwagi jeszcze. Są wały, które można powiedzieć kuszą. A kuszą dlatego, że są tanie. Niczym innym nie kuszą. Wiadomo, zawsze pierwsze co to się zrzuca człowiekowi, cena w oczy. No ale na cenę trzeba patrzeć i nie trzeba. Zależy w jakiej kwestii. No w tej kwestii na cenę ja bym nie patrzył, pod tym względem, że po prostu nie żałować. Zastanawialiśmy się nad wałem, są po... Mam chyba... Ktoś nam powiedział, że wał nawet 2,5 tysiąca kosztuje. Dla mnie to są śmieszne pieniądze. Jak za taki wał 2,5 tysiąca, to nie wiem, on jest chyba z plasteliny zrobiony. Są wały po 3,5 tysiąca, jakieś hinduskie, tureckie. Niby teraz nie produkują już wałów typowo pod turbo z tymi przeciwwagami, tak jak są tutaj przykręcane, tylko po prostu są jedne do zwykłego silnika i do silnika turbo jest taki sam wał. Nie wiem, ale mamy tutaj, czekamy na jedną informację od tutaj pobliskiego sklepiku, gdzie zaopatrujemy się w części, właśnie zamienę do tych naszych Ursusów. Mamy, czekamy na informację, bo prawdopodobnie będzie czeski wał oryginalny. Nie wiem jaka tam była kwota, ale coś około 7 tysięcy za taki wał sobie krzyczą. Mam nadzieję, że po prostu to będzie czeski, że czeski. Po prostu no taki jaki ma być, oryginalny, a nie jakiś tam hinduski, turecki, że po prostu w Czechach był tylko klepnięty, że jest czeski, tak? Mam nadzieję, że tak nie będzie. I prawdopodobnie taki wał będzie zakupiony. Nie będzie kupowany żaden tam Chińczyk, Hindus czy Turek. Jeżeli chodzi o to. To jest podstawa i to po prostu musi działać, musi chodzić. Także na to pieniędzy nie będziemy szczędzić. Także co? Mam nadzieję, że uda mi się tą kabinkę jakoś zdjąć. Jeszcze nie mam na to pomysłu. Bo najlepszym rozwiązaniem by było, jak tutaj byłyby te szyny, które cały czas czekają na montaż. Z tym dźwigiem tak zwanym, byśmy to sobie podwiesili, byśmy to zsunęli tą kabinkę. Jakoś to będę chciał zrobić tym właśnie turem tutaj. Jeszcze nie mam pomysłu, ale wydaje mi się, że rozsunę widły i po prostu złapię to tutaj jakoś. I tyle, za te rączki pasami ściągnę do wieżyczki i jakoś to mam nadzieję zdejmę. Nie zdejmowałem jeszcze kabiny. Mam nadzieję, że mi przejdzie cały ten podnośnik, chociaż mówią, że może być ciężko, że pasowałoby ten podnośnik zamontować, w sensie, że chodzi o to ustrojstwo, żeby to ładnie, pięknie mi wyszło. Nie wiem, aż się boję i powiem wam, że samemu to jest taka trochę lipa to robić, bo pasowałoby, żeby było dwóch ludzi, jeden patrzył, co tu się dzieje, na drugi, żeby siedział w ciągniku i podnosił, opuszczał i skakał, nie? Jak to się mówi. Dobra, tą skrzynię pośrednią sobie jeszcze muszę zrzucić, ale nie będę tego dźwigał, bo mi jojka wyjdą na wierzch, sobie wezmę tura, ładnie to turem zrobię. Także ja się biorę do roboty i będziemy się pewnie widzieć dopiero jak zdejmę sobie tą kabinę, no bo nie mam innej możliwości, żeby wam w jakikolwiek sposób to nagrać, a nie chcę brać kamerki na głowę, bo nie daj Boże coś się stanie. Po prostu nie będę patrzył na to, że nagrywam, tylko na to, co się dzieje. Dobra, widzimy się dalej. No i tak, czajnik się zagotował, ale mamy tutaj wszystko pozajmowane. Było trochę przebojów, ale jakoś daliśmy radę. Jest ładnie zdjęte.
Tutaj widać z przodu sobie tak ładnie. Mam nadzieję, że uda mi się ją jeszcze przewieźć w inne miejsce, ale złapię sobie ją zupełnie inaczej. Teraz mam dach odkręcony częściowo, bo sobie puściłem tutaj tak ładnie pas odciągiem, żeby sobie dać na siebie. Widła mi ładnie się zmieściłem tutaj pod praktycznie pod spód tu między schodkami a podporą. No i dach sobie zdejmę, żeby sobie pasami złapać tutaj w środku i ładnie tą kabinkę przewieźć sobie w inne miejsce. No i teraz mam lepsze pole manewru do tego, żeby te zwolnice zdjąć, bo wiadomo, trzeba tutaj dotąd wszystko rozebrać, żeby się do tych hamulców dostać. I tak ładnie sobie podeprę całą skrzynię z tyłu. Tu już mi się ładnie na kobyłce trzyma, także będzie lepiej do montażu zwolnic do tych hamulcy. I jeszcze druga sprawa, chcę zdjąć tą pokrywę, bo tutaj są wyheśtane całe te drążki tutaj od wałka, musiałem podkładać, kombinować, tutaj musiałem nawiercić otwór, nagwintować, żeby śrubką dokręcić, żeby ten trzpień wypchnąć, wyciągnąć go do góry, żeby załączał się wałek. Tak samo tutaj jest też wyheśtane, ale to wszystko zobaczymy i co się okaże w środku. I mamy jeszcze mały plan, ale nie wiem, czy to mi w ogóle wypali, ale to się dowiecie w trakcie. Także w tym odcinku to by było na tyle. Udało się zrobić to, co chciałem. Także zaliczone. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.